witajcie drodzy kochani. Chciałem wam opowiedzieć kilka słów na temat żywności i mojego postępowania z żywnością, a więc ja idąc do sklepu wielokrotnie muszę wahadełkiem przebadać, czy dany chleb się nadaje do spożycia, czy nie szkodliwy, czy jest dobry. Tak też robię, po prostu badam pieczywo, które kupuję, czy czasami nawet nie kupuję, robię w domu. Robię ciapaty indyjski chleb, który jest bez drożdży, który jest bardzo zdrowy. I chciałem zwrócić wam uwagę właśnie na ten temat, ponieważ od żywności zależy wasze samopoczucie. Jeżeli żywność jest transgeniczna, GMO tak zwane, no to niestety wasz organizm będzie, wasze komórki przede wszystkim będą osłabione, wasz organizm będzie osłabiony, będziecie się czuli zmęczeni, będziecie się czuli niezbyt dobrze. Jeżeli porównamy na przykład polskie jabłko do jabłka, które zostało wyprodukowane w Nowej Zelandii czy w Chinach, które ma specjalną jakby taki połysk zrobiony sztuczny, że niby jest ładnie wygląda, a tak naprawdę w środku nie wiemy tak naprawdę jaką wodą to jabłko zostało podlewane i czy to jest jabłko czasami nietransgeniczne. Także polecam używanie jabłek i owoców polskich, najlepiej zerwanych prosto z drzewa w Polsce, ponieważ te jabłka zrywane z drzewa, wiecie drodzy kochani, co jecie i z czego robicie przetwory, czy porzeczka, czy gruszka, czy cokolwiek, co macie w ogrodzie. Ponieważ jabłka, które są eksportowane z innych krajów, wielokrotnie są transgeniczne, tak jak również nie tylko jabłka, jak również i arbuzy, które są na przykład żółte w środku. Ja dam przykład arbuza, którego kupowałem latem właśnie tutaj w mieście Salobreña na południu Hiszpanii. Był to arbuz, który nie miał w ogóle smaku. Nie miał w ogóle słodkości, nie miał w ogóle smaku żadnego. A częstowałem tym arbuzem mojego przyjaciela Antoniego i po prostu Antoniego zaczął boleć brzuch i jak również ja się czułem bardzo mdło i bardzo nieciekawie po spożyciu właśnie tego arbuza, który był żółty w środku. Także są robione różnego rodzaju manipulacje, nie tylko z pomidorami, z arbuzami, ale też z innymi warzywami i musimy, drodzy kochani, być świadomi, że w tych arbuzach i w tym wszystkim jest dużo po prostu manipulacji GMO, dużo manipulacji środkami chemicznymi również i to wszystko nie sprzyja naszemu zdrowiu, a przeciwnie, to osłabia nasz organizm. Także jeżeli, drodzy kochani, w waszej okolicy jest jakaś jabłoń, jakieś drzewa takie, które macie ogród, to radzę wam stosowanie właśnie tych owoców, które macie w ogrodzie, ponieważ one będą o wiele zdrowsze od tych kupowanych w supermarketach, gdzie połysk tego jabłka jest przepiękny, gdzie to jabłko się aż błyszczy w blasku światła. Także właśnie o to chodzi, żeby używać żywność i zboża, i ogórki, i pomidory, i wszystkie inne warzywa i owoce, które są produkowane na bazie biologicznej, nie na bazie chemicznej, ponieważ w Holandii znajdują się również pomidory w takich korytkach specjalnych z takim płynem, który ma wszystkie minerały. Nasiona są, sadzonki są na takiej wacie specjalnej i ta roślina tego pomidora pobiera z tej waty i z tego płynu wszystkie składniki potrzebne do wyprodukowania pomidora. Tu, drodzy kochani, nie o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby był pomidor i żeby go po prostu sprzedać z tą chemią, tylko chodzi o to, byśmy spożywali te pomidory tak naprawdę naturalne, jak najbardziej naturalne. Jeśli chodzi o ogórki, to samo. Po prostu, żebyśmy mieli tą żywność mniej więcej zdrową. Jeszcze w Polsce tak do końca to nie dotarło, ale tutaj na zachodzie to naprawdę wiele produktów już jest tak zmanipulowanych, że wielokrotnie osoba po spożyciu danego owocu czuje się bardzo źle albo dostaje zatrucia pokarmowego, tak jak było w przypadku mojego kolegi Antonia. Na marginesie chciałem wam, drodzy kochani, skomentować, że nasza firma produkuje Aronit, który jest odpromiennikiem mineralnym, jest bardzo zdrowym. Na linku pod naszym YouTube'em znajdziecie link do naszych aukcji i do naszego sklepu. Także dziękuję państwu za uwagę i do widzenia w następnym programie.